Witamy wszystkich Państwa w nowym studio Hattrick. Marcin Kucharski, Piotr Stasiak, Krzysiek Kowal. No i jak co tydzień postaramy się przedstawić Państwu tutaj to, co się działo w naszej łódzkiej piłce nożnej. Przede wszystkim w tych niższych ligach, ponieważ przygotowania nabierają tempa. No i coraz więcej meczów sparingowych się odbyło, panowie. Tak, ten weekend to właściwie udało nam się uzyskać informację o 21 naszych sparingach, tak? No właśnie. Krzysztof. Co daje naprawdę dosyć solidną liczbę. Tak, ale postaramy się to w miarę w przystępnej formie Państwu podać za chwilę. Właśnie chcemy przedstawić może na początek te spotkania, na których udało nam się być i przeprowadzić relacje czy też wywiady. Do pierwszych z takich spotkań, które odwiedziliśmy, było spotkanie Pogoni Rogów z Włókniarzem z Giesz. No i w tym momencie zapraszamy Państwa na krótką relację. 10 lutego na boisku HKS rozegrały mecz sparingowy drużyny Pogoń Rogów oraz Włókniarz z Giesz. Pierwotnie Pogoń Rogów miała rozegrać sparing przeciwko drużynie GKS Ksewerów, jednak ze względu na epidemię przeziębień wśród zawodników odwołany został ten mecz. Pierwsza połowa była dość wyrównania, jednak drużyna Włókniarza z Giesz schodziła na przerwę prowadząc 2-1. Uważam, że całkiem pozytywnie. Trzeba spojrzeć na to. Jesteśmy dopiero po 3 treningach, czyli nie można za bardzo wyważyć chłopaków zbyt wiele. Natomiast widać, że wytrzymałością całkiem sobie dają radę. Musisz powiedzieć, czy na razie po pierwszej połowie czymś was ten rywal zaskoczył? Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. Nie zaskoczyli nas niczym. Pierwsza połowa zakończona wynikiem 1-2. Tak jest. Jaki plan na drugą połowę? Grać w piłkę. Grać w piłkę. I wykorzystywać sytuacje, które są niewykorzystywane do tej pory. Obie drużyny niedawno wznowiły treningi, aby jak najlepiej przygotować się do rundy wiosennej. Trenujemy dwa razy w tygodniu. Jeden trening trenujemy na Orliku, czyli na Małym Placu, drugi na Sokole Aleksandrów, czyli można już więcej się wykazać, jeżeli chodzi o zajęcia treningowe. I tak to wygląda. 4 sparingi przed nami jeszcze, z tym jeden dosyć ciężki z wiceliderem 4. Ligi Stary po Niemiec. No cały czas to samo, trenujemy dwa razy w tygodniu, co weekend gramy sparing, także do samej ligi wygląda to w ten sam sposób. Pogoń Rogów zajmuje obecnie 4. miejsce w A-klasie w grupie drugiej. O planach na wiosnę mówił trener Pogoni. Zająć wyższe miejsce niż obecnie, czyli chociaż zdobyć ten punkt więcej niż te drużyny dwie przed nami minimum, tak? A co dalej? Zająć, może nie tyle miejsce, co zrobić to, czego nie zrobiliśmy, a była na to duża szansa, czyli ten punkt więcej chociaż zdobyć, żeby być w tej z tymi drużynami, które sobie są na drugim miejscu. Wygraliśmy je z jedną, wygraliśmy z drugą, a gdzieś tam ten punkt jednak go brakło, nie? Także tutaj jest na pewno coś, co można poprawić i to będziemy chcieli poprawić. Drużyny przygotowują się do wiosny nie tylko poprzez treningi, ale także poprzez wzmocnienia zawodników z wyższych klas rozgrywkowych. Zmiany, wzmocnienia? Mamy wzmocnienia 3 zawodników, ale to jeszcze za wcześnie, żeby czy to się uda wszystko załatwić. Trenerze, jak sytuacja kadrowa, czy jakieś szanse na wzmocnienia? 3-4 osoby maksymalnie. Nie chcemy tutaj robić rewolucji, bo nie ma takiej potrzeby uzupełnienia, tylko i wyłącznie to, co potrzebujemy. Czyli to... pewne transfery są? Są, czy... są, ale póki to nie jest wszystko przez związek jeszcze potwierdzone, także tutaj... Nie nalegamy oczywiście. Nazwisk nie podam. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4-4. Wynik pokazał, że obie drużyny mają dobrze zorganizowaną linię ofensywną, ale jeszcze czeka ich praca nad blokiem defensywnym. Dziękuję wszystkim i zapraszam do studio. Dziękujemy za obejrzenie tej krótkiej relacji. No i panowie, tak może w paru dosłownie słowach, jak oceniacie ten okres przygotowawczy? Włókniarz z Giesz dość dobrze się zaprezentował, mimo przegranej w rundzie jesiennej z Pogonią Rogów dość wysoko. No, ja miałem przyjemność być na tym meczu z tobą, także udało mi się obejrzeć kilkadziesiąt minut tego spotkania. Bardzo przyjemnie się patrzyło na ten mecz. Może dlatego, że obie drużyny były bardzo ofensywnie nastawione. Wynik 4-4 mówi sam za siebie. Ale naprawdę taki dosyć wysoką jakość było widać w niektórych rozegraniach, niektórych akcji. Jesienią na boisku to Pogoń Rogów zwyciężyła 5-1 na boisku Włókniarza z Giesz, więc można się było spodziewać, że ponownie to odniesie zwycięstwo. Natomiast to jest tylko sparing. Ciężko tutaj się do tego odnosić, do samego wyniku 4-4. Natomiast na boisku nie było widać tej różnicy właśnie, żeby Pogoń Rogów była zdecydowanie dużo lepszą od Włókniarza z Giesz. Może jeszcze pogijam głos tylko jednym dosłownie zdaniem. Udało się porozmawiać z prezesem Włókniarza z Giesz, tam gdzie naprawdę ku dobremu budują się boiska, mają w planach przejęcie Orlika.
oświetlenie też boisk treningowych. Naprawdę jak na ten poziom rozgrywek, baza taka chyba, której nie będzie miała praktycznie żadna drużyna. No właśnie. No i też właśnie dobre słowa komentarza prezesa, czyli stawiają na młodzież. No i to faktycznie ceni się w takich drużynach, że tutaj dzieci i przede wszystkim młodzież to jest ich priorytet. Fajnie, że oba zespoły zagrały ofensywnie i fajnie, że obaj właściwie trenerzy byli w miarę zadowoleni z tego, co zaprezentowali, więc myślę, że wszystko idzie ku dobremu w obu tych zespołach. No i panowie, kolejny mecz, bo mecze po meczach, że tak powiem, zaczęły się odbywać. I tutaj GLKS Dutów kontra LKS Różyca. No i zapraszamy Państwa także na krótką relację z tego meczu. W dniu 10 lutego na boisku HKS odbył się sparing drużyn Z klasy, GLKS Dutów i LKS Różyca. Drużyny obu zespołów rozpoczynają swoje mecze kontrolne w okresie zimowym. Spotkanie zakończyło się wygraną Dutowa 9-3. O sytuacji kadrowej oraz sparingu wypowiedział się trener Dutowa Piotr Urbaniak. Nie, no było dwóch nowych chłopców, doszło do nas wiekowi, powiem, ale najwięcej zaangażowani, mówię, w grę. A dzisiaj nas przyjechało tylko 12, no z różnych to względów wyglądało, ale mówię, ogólnie na liście mam 26. Tym mogę powiedzieć, że praktycznie 8-9 chłopców, którzy mogli być grać w tym pierwszym składzie. No ale to wiadomo, jest pierwszy sparing. Po meczu rozmawialiśmy także z trenerem Dutowa o sytuacji w lidze i zajmowanym miejscu w tabeli. Drugie miejsce jest, no, jest dobrym miejscem, aczkolwiek uważam, że Ksawerów powinien mieć w tej chwili 3 tylko punkty przewagi nad nami. Mówię, byliśmy praktycznie budowaliśmy zespół, nam początek nie wyszedł, mówię, pechowy mecz w Tuszynie, gdzie przegraliśmy, powinniśmy zdecydowanie to wygrać. Potknęliśmy się u siebie z kolejarzem, potem doszedł SMS, gdzie nam po prostu sędziowie wypaczyli wynik i tak się stało, że mamy 10 punktów, mówię, straty. I jeszcze powiem na dodatek temu, że graliśmy bardzo wyrównany mecz w Ksawerowie, gdzie skończyło się 2-0, a my przy wyniku 0-0 mieliśmy 300% sytuację. Może by się to inaczej skończyło. Zobaczymy, runda pokaże. Zarówno drużyna LKS Różyca, jak i GLKS Dutów wypowiadały się na temat problemu z młodzieżowcami w niższych ligach. Podnosili temat dobrze działającej Play Areny, która zabrała wielu młodzieżowców, a także zawodników, którzy jeszcze mogli kontynuować karierę na dużych boiskach. Na pewno jest dużo tych chłopców bardzo dobrych na Play Arenach, bo sam jeździłem, sam chciałem ściągnąć młodzieżowców, ale to się do jednej rzeczy wszystko skupia. Oni wszystko ok, by chcieli przyjść, tylko tak, nie trenować, grać. Bo na Play Arenie tak. Nie muszą się rozgrzewać, nie musi kogoś słuchać, wróć się, przesuń, nie ma żadnej taktyki. Oni po prostu grają jak tak chcą. Jak te malutkie dzieci, kiwać się i to na tym rzecz polega. Początek meczów kontrolnych dla obu drużyn, dlatego nie przywiązują one zbyt dużej wagi do osiąganych wyników w sparingach. Dziękuję Państwu i zapraszam do studio. Dziękujemy za obejrzenie tej relacji. No i tutaj Piotrze, byłeś na tym meczu, no może powiesz parę słów komentarza. To znaczy o samym meczu to za bardzo nie ma co mówić, bo to tylko mecz sparingowy i niestety drużyny miały duży problem, żeby skompletować całą jedenastkę. W końcu się to udało, zagrali 11-11, więc ale już na miejscu, niestety na boisku. Natomiast dwa słowa poza meczem, bo 9-3 się zakończyło dla Dutowa, ale jakby żadna z tych drużyn nie przywiązuje za bardzo wagi do samego wyniku. Dwa słowa. Po pierwsze, drużyna... Że bardzo potrzebna Różyca. Tak. Nie przywiązuje uwagi. Udało mi się, co prawda nie mamy materiału, ale w kuluarach porozmawiać chwilkę z trenerem Różycy, który na razie póki co był w miarę zadowolony z okresu przygotowawczego. Jedyne na co narzekał to na to, że bardzo im jest ciężko, jeżeli chodzi o pozyskiwanie młodzieżowców, ale to jest temat, który w każdej drużynie się zdarza. Ale on zaznaczył tylko tyle, że teraz jak chcą wyciągnąć jakiegoś młodzieżowca, to życzy sobie 400-500 zł za grę. Uważam, że trener Różycy, tak? Tak. Czy... tak. No mają rezerwy przecież. Mają, ale oni mają dwie drużyny juniorskie, więc tutaj, a jeżeli chodzi o kwestie tych drużyn młodzieżowych, to bardzo dobrze sobie radzą. No i tutaj wspomniał też o tym, że gmina im pomaga i są z tego bardzo zadowoleni. Gmina i prezes sam próbuje jakieś tam środki finansowe wyciągnąć, więc oni finansowo stoją w porządku, natomiast problem z zawodnikami młodzieżowymi. Jeżeli chodzi o kwestię okresu przygotowawczego, to nie przywiązują wagi do wyniku.
pracują, trenują, więc wszystko idzie ku dobremu. Jeżeli chodzi o butów, dwa słowa jeszcze, to butów tak samo miał problem ze skompletowaniem jedenastki na ten mecz, ale się udało w końcu. Natomiast trener tutaj z Dutowa, z którym chwilę udało się porozmawiać, jak widzieliście, też mówił o problemach z młodzieżowcami, ale oni sobie chwalą na razie okres przygotowawczy, u nich wszystko w porządku. Raczej, tak jak trener powiedział, będą się starali dogonić Ksawerów, ale sam trener powiedział, że raczej jest to niemożliwe, tracą 10 punktów do lidera, więc... No jasne, no to wszystko nam trener powiedział tutaj w relacji. Jasne. No i co, kolejne spotkanie także na boisku HKS-u. Gdzieś dużo odbywa się tam sparingów. Było pomiędzy drużynami MKS 2000 Tuszyn, a KS Grocholice Bełchatów. Czyli drużyna z innej, powiedzmy, z innego okręgu. No tutaj też zapraszamy Państwa na krótką relację odnośnie tego spotkania. W dniu 10 lutego na boisku HKS odbył się sparing drużyn MKS 2000 Tuszyn oraz KS Grocholice Bełchatów. Spotkanie dość interesujące, gdyż nie był to tylko pojedynek drużyny z A-klasy i B-klasy, ale także okręgu łódzkiego i piotrkowskiego. Drużyna z Tuszyna nie zagrała z tak dużym zaangażowaniem jak drużyna z Grocholic, co było powodem przegranej 1-4. O sytuacji w lidze wypowiedział się kapitan drużyny z Grocholic, Damian Michalak. Pierwszą rundę dość słabo nam poszło, bo mieliśmy walczyć o pierwsze miejsce i bezpośredni awans do A-klasy. Niestety kontuzje, praca, jednak to jest B-klasa, więc ciężko z zawodnikami, żeby była obecność na boisku, na meczach i na treningach. No i niestety, zajęliśmy czwarte miejsce po pierwszej rundzie, no walczymy dalej. Ze względu na okres przygotowawczy i wynikające z tego spotkania kontrolne, zapytaliśmy się, jakie są plany na rundę wiosenną oraz jak przebiega okres przygotowawczy. Na pewno czwarte miejsce nas nie satysfakcjonuje, na pewno walczymy o awans. Raczej bezpośredni już wydaje nam się, że nie mamy szans, ale o baraż oczywiście tak. Są trzy drużyny, myślę, które wraz z nami, które walczą o awans, znaczy o grę w barażach, a później o awans. Także gramy dalej. Jeśli chodzi o przygotowania, trenujemy dwa razy w tygodniu i gramy co tydzień sparring, można powiedzieć. Trener drużyny MKS 2000 Tuszyn był niezadowolony z gry swoich zawodników, a przede wszystkim z ich zaangażowania. Drużyna z Tuszyna powinna lepiej się zaprezentować w tym sparingu. Jednak patrząc na to, że jest to okres przygotowawczy, to wyniki z reguły są sprawą drugorzędną. Dziękuję wszystkim i zapraszam do studia. No i witamy ponownie. No Piotrze, też udało Ci się zaliczyć ten mecz. Wyjątkowo akurat ten mecz razem z meczem Gielka z Dutów odbył się w tym samym czasie. No i miałeś okazję właśnie porozmawiać tam z drużynami. Tak. Może coś więcej o drużynie MKS Tuszyn, bo nie udało się akurat przeprowadzić wywiadu. To znaczy, z tego co wiemy, to trener nie był zadowolony z tego spotkania, bo spotkanie przegrali. Natomiast bardziej nie był zadowolony z zaangażowania zawodników. Z tego co udało mi się dowiedzieć, jedenastka, która wystąpiła, odbiegała nieco od pierwszego składu i było widać, że zawodnicy są w trakcie okresu przygotowawczego, mieli problemy z celnymi zagraniami i z tym, żeby pobiec szybciej, dłużej niż 10 minut. To Piotrze, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o mecz z zeszłego tygodnia, gdzie Tuszyn grał z Wiktorią, no tam nie było widać tego braku jakości, czyli no właśnie. Widocznie kadrowo znaczy się, że skład był inny, tak? No że skład był inny, z tego co tutaj rozmawialiśmy, to taki niespotykany, tak? W sensie, że oni nie grali nigdy wcześniej w takim zestawieniu i był kłopot i ze zgraniem No rozumiem, czyli testowali po prostu ustawienie prawdopodobnie, no i pewne rzeczy jeszcze na pewno tutaj, mówmy się, że nawet gdyby to, na pewno to nie były rezerwy Tuszyna, nie. Jestem przekonany o tym, pewnie zabrakło kilku podstawowych zawodników, natomiast no, porażka z drużyną, która gdzieś tam jest na czwartym miejscu, bez szans na praktycznie na awans w piotrkowskiej B-klasie, 1-4, no to jednak jest wpadka, no i dlatego bym nie trenera, tylko miałby zdenerwowanie. Krzysztof, jedno, z boku widać było przede wszystkim różnicę w zaangażowaniu w grę, tak? Wiadomo, że to jest tylko mecz sparingowy. Dlatego właśnie mówię, że nie przystoi po prostu piłkarzom. Ale widać było różnicę. Przegrywać. No miejmy nadzieję, że drużyna się jednak tej porażce. Ale są te sparingi po to właśnie, żeby wyciągać wnioski, więc mam nadzieję, że wyciągną wnioski. Myślę, że trener też przeprowadzi poważną rozmowę z zawodnikami. No w A-klasie tak grać się nie da po prostu. Nie można nawet.
No i panowie, kolejne spotkanie, na którym udało nam się być, było spotkanie między Orłem Parzęczew a Orłem Kazimierz. Pojedynek Orłów, tak, ale tak. Tutaj okręgówka kontra B-klasa. Dwie klasy różnicy. Dokładnie. No i no. Zapraszamy oczywiście na krótką relację i wywiady. W dniu 10 lutego odbył się mecz sparingowy między Orzeł Parzęczew, klasa okręgowa, a Orzeł Kazimierz, przedstawiciel B-klasy. O przebiegu spotkania wypowiedział się jeden z zawodników, Orła Kazimierz. Myślę, że troszeczkę słabiej wyglądamy. No, dwie klasy niżej, więc wiadomo, że widać te braki. Zaczynamy troszeczkę więcej grać piłką, ponieważ krótko dopiero się trenujemy, ale zaczyna to coraz lepiej wyglądać, ale niestety co mecz zmieniamy troszeczkę osoby w składzie, także dopiero próbujemy różne warianty gry przed zbliżającą się rundą. No, szukamy jakichś wzmocnień i chcemy, żeby to jak najlepiej wyglądało, bo nie oszukujmy się, ale plany mamy na wiosnę wysokie. Większość drużyn dopiero wznawia przygotowania do rundy wiosennej. Dlatego zapytaliśmy przedstawicieli obu drużyn o przebieg okresu przygotowawczego. Zaczęliśmy 10 stycznia od hali, graliśmy turniej halowy o Puchar Starosty, tam zajęliśmy 3. miejsce. Natomiast już od 1 lutego chłopcy 3 razy w tygodniu trenują. I na powietrzu, i na hali, i co tydzień sparing mamy zaplanowane do końca wszystkie sparingi, także przygotowania idą w porządku, troszkę problemy z frekwencją, chcielibyśmy, żeby było z 20 zawodników, ale w tej lidze jeszcze wszyscy pracują i nie ma szans, żeby prawda, ludzi zwalniać na treningi, ale czynimy starania, żeby to poukładać w ten sposób, żeby ta cała 20, która w podstawowym składzie będzie przystępowała do rundy rewanżowej, była obecna. No, cały czas trenujemy, już powoli kończymy takie tlenowe przygotowania, zaczynamy więcej trenować z piłkami. Sparingi, jak wiadomo. No i taktyka przede wszystkim, bo uważam, że troszeczkę słabo taktycznie wyglądaliśmy na jesień. Niektóre spotkania przegraliśmy przez to, że nie mieliśmy pomysłów w końcówkach, jak na przykład z Orłem Wróblew czy z Konstantynowską Akademią Sportu, bo nie wyszliśmy za bardzo nastawieni taktycznie na ten mecz. I teraz planujemy to zmienić. Na pewno inaczej wyjdziemy na to spotkanie i miejmy nadzieję, że wygramy. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o pozyskaniu Roberta Przybyły przez drużynę Orła Parzęczew. Zawodnika posiadającego 16 występów w czwartoligowej drużynie NER Poddębice. O kulisy tego transferu zapytaliśmy prezesa Kazimierza Kurtasińskiego. Rafałem to jest tak, Rafał Przybyła to jest wychowanek Orła Parzęczew, którego sprzedaliśmy do włókniarza, tak do Sokoła Aleksandru. Był wypożyczony do Poddębic do końca rundy. Poddębice nie dogadały się z Sokołem Aleksandru odnośnie dalszego wypożyczenia czy też sprzedaży i wychowanek do końca czerwca wraca do Orła Parzęczew. Będzie miał pewne miejsce w podstawowym składzie, będziemy go ogrywać i wspólnie później z Sokołem podejmie decyzję co dalej z nim, bo Rafał chce grać wyżej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-0 dla Orła Parzęczew, ale dla drużyny Orła Kazimierz, przedstawiciela B-klasy, była to cenna jednostka treningowa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do studia. Witamy wszystkich ponownie. Krzysztofie, byłeś też na tym meczu. No powiedzmy tak, może trochę więcej dla kibiców o tym transferze, a przede wszystkim o tym zawodniku, tak? Jak w twojej ocenie sprawowało się na tym sparingu, bo miałeś możliwość zobaczenia jego gry? To znaczy tak, tutaj kuluary samego transferu, w ogóle to doszło, prezes przedstawił w wywiadzie coś tak szczegółowo. Bardzo się cieszę, że udało się tego zawodnika zakontraktować z wyższej ligi, bo na pewno po tym, co było widać na boisku, na pewno jest w stanie wejść od razu do drużyny w zasadzie. On gra na takiej dosyć newralgicznej pozycji, no bo w środku pomocy, ale widać było, że rozumiał się z kolegami, już na tym sparingu nawet, widać było tą jakość, bardzo dobry w odbiorze piłki, już tam kilka razy widziałem, że piłkę ładnie przychwycił, potrafił też rozegrać. Zawodnik, który mimo młodego wieku, dosyć dobre warunki fizyczne. Także no, coś chcieć więcej. Młody, perspektywiczny, ograny w wyższych ligach. Spore wzmocnienie można powiedzieć. Spore się wzmocnienie dam, według mnie, tak? Pewnie. Czyli pomoże to po prostu tutaj Orłowi Parzęczew uciec z tej... Nie jest to jedyny transfer, ponieważ tutaj prezes właśnie wspominał też, jak w pozostałych wzmocnieniach są czynione one po to, żeby to przedostatnie miejsce w tabeli opuścić. No i prezes pełen wiary, że to się uda zrobić.
brakuje kilku punktów, więc myślę, że oni naprawdę mają za nadrzut. 4 punkty bodajże tracą. Około 5 punktów. Tak. Nie jest dużo, ale natomiast, z drugiej strony... No właśnie, co ważne, tutaj też zagrał zawodnik, nie mamy jego danych. Testowany zawodnik zdobył 2 bramki w tym spotkaniu, więc być może to też jest jakiś... Zobaczymy też. Właśnie, może niedługo jakieś tak. informacje. Nikt na razie nie zdradza na nadrzut, tak? Jakieś... tak. Może prezentacja koszulki. Tak, tak, teraz jest okres. Zastąpi. Co ważne, no do przerwy Orzeł Kazimierz, bo też o Orzeł Kazimierz powinien powiedzieć parę słów. Myślę, Orzeł Kazimierz prezentował się do przerwy naprawdę nie najgorzej. W obronie całkiem przyzwoicie, było tylko 1-0. Próbowali nawet jakieś akcje rozgrywać z przodu, im bliżej bramki Parzęczewa, tym było gorzej. No i to tak niestety, na razie Kazimierz jeszcze bez zdobytej bramki w tym okresie przygotowawczym, tym sparingach. Ale w tym spotkaniu przyzwyczaili nas do dużej ilości goli, prawda? Ale w tym spotkaniu zaprezentowali się nawet nieźle, no bo 4-0 z okręgówką to nie jest w sumie aż tak nie jest zły wynik, pomimo ten wcześniejszy mecz, tak? Który wygrywali. Całkiem przyzwoite spotkanie, naprawdę, mimo tego, że taka różnica w poziomach rozgrywkowych. Zgadza się. No i kolejne spotkanie tego weekendu, znane nam KAS Konstantynów, podejmował Orzeł Piątkowisko, czyli B klasa kontra A klasa. No i jak zawsze zapraszamy na krótką relację. O godzinie 16.10 lutego odbył się mecz sparingowy pomiędzy Konstantynowską Akademią Sportową a Orłem Piątkowisko. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6-1 dla drużyny z Konstantynowa, a o samym spotkaniu wypowiedzieli się trenerzy obu drużyn. Jestem zadowolony z chłopaków, tych, którzy przyszli, bo to trzeba im oddać, że zostawili zdrowie, tak? Popełniliśmy mnóstwo błędów, mnóstwo. No to był nasz pierwszy sparing, pierwsze wyjście na duży plac. Inaczej się trenuje na małej hali, inne przestrzenie. Wynik oczywiście idzie w świat, no, ale nie przejmuję się totalnie wynikiem. Dla mnie liczy się, że chłopaki przyszli i zostawili zdrowie. No z przebiegu meczu ogółem nieźle nam ten mecz wyszedł. Realizowaliśmy jakieś tam swoje założenia przedmeczowe, bo wiadomo, że no mecze teraz sparingowe są jakby takim dopełnieniem tych ciężkich treningów, bo lód naprawdę będzie ciężki w naszym wykonaniu, ale ogółem sama gra chłopaków, no naprawdę, momentami to aż się ręce same do oklasków składały, ale jakoś tam z wielkiej wagi nie przywiązujemy do tego, no bo to jeszcze nie ten etap, kiedy to powinno wszystko wychodzić tak jak trzeba. Zapytaliśmy także obu trenerów o wzmocnienie przed rundą wiosenną. Naszym wzmocnieniem jest to, że nasz bramkarz wraca po kontuzji. Całą rundę praktycznie nie grał poprzednią. Mamy kilku chłopaków dogadanych, ale od dogadanych do załatwionych i trenujących to już jest zupełnie inna droga. No niestety. Jestem dobrej myśli, bo tych chłopaków, którzy jesteśmy chętni pozyskać, no myślę, że wniosą fajną jakość, że to będą wzmocnienia, a nie uzupełnienia. Jeśli chodzi o transfery, tak jak już wspomnieliście też na tym turnieju właśnie halowym, no te tematy lubią ciszę. Na ten moment jeszcze nie będę zdradzał, bo nazwisk, ale no, że tak powiem, dokumenty dwóch zawodników już mamy, posiadamy. Jednego zawodnika no ciężko idzie rozmowa z prezesem LKS Kobierzycko, to jest tam w Sieradzu, no niestety prezes troszeczkę taki jest uparty, jeśli chodzi o kwestie tam jakiegoś ekwiwalentu. Ja z tym chłopakiem grałem w Lux Bałcz, no znamy się, na pewno nam pomoże, jeżeli tylko uda się to zrealizować, myślę, że tak, jakoś to przebrniemy. No i jeszcze pracujemy nad jednym transferem. Ciężko zawodnika namówić, ale dzisiaj już no, będzie to robił i może nawet prezes, tak? W takim może mniejszym gronie, w jakiejś takiej luźniejszej atmosferze, tak? Spróbuje prezes przekonać tego zawodnika, tak, dokładnie, do przyjścia do naszego klubu. Też znamy chłopaka, grał tutaj z nami w Włókniarzu Konstantynów, grałem z nim również w Lux Bałsz, także no, to byłoby wielkie wzmocnienie na pewno. No zobaczymy, no, jakieś tam starych metod użyjemy dzisiaj. Sparing nie był tylko okazją dla drużyn do sprawdzenia, która z nich jest lepsza, ale był to także dzień urodzin trenera Jakuba Światłowskiego z drużyny KAS Konstantynów. Zapytaliśmy, czy wysoki wynik był związany właśnie z tym wydarzeniem. Może były dwa powody. Pierwszy, w drużynie z Piątkowiska gra taki nasz serdeczny kolega Michał Krawczyk, z którym tutaj we Włókniarzu spędziliśmy trochę czasu w Lutomiersku, też jak wcześniej drużyna Sokoła występowała w lidze. No i tak zawsze jak się spotykamy, przekomarzamy się, kto wygra, kto przegra i tak dalej, i tak dalej. To może to był jeden powód. No a drugi, no dzisiaj mam urodziny, może chcieli zrobić prezent trenerowi i dlatego tak dobrze grali, za co im dziękuję i zaraz się im odwdzięczę w szatni. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu obie drużyny mogły lepiej przyjrzeć się przygotowaniom przed rundą wiosenną. Dziękuję za uwagę i zapraszam do studia.
Witamy ponownie w studiu. No ponownie, dość ciekawy mecz, ale przede wszystkim okazja, jeżeli chodzi o to spotkanie. Ale wysoka wygrana tutaj KAS Konstantynowa. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy zawodnicy z Konstantynowa strzeli tyle bramek i tak szybko biegali. Było spowodowane urodzinami trenera. Coś w tym jest właśnie, tak trener powiedział w wywiadzie. Coś w tym jest. Coś w tym jest, ale panowie, no, ten weekend no, to nie tylko urodziny trenera, ale także w nas w redakcji też troszeczkę się pasypało. Panowie, myślę, że piłkarze KAS-u w niedzielę rano biegali zdecydowanie wolniej. Mogą tak urodzinach. Być. Mogą tak to, być. Tak, na ale w naszej redakcji też weekend pełen urodzin. A mimo tego stawiliśmy się na wszystkich meczach. Tak, czyli mogliśmy. No wiadomo, są priorytety. Priorytety są, zdecydowanie. No pani nasza naczelna redaktor miała urodziny w niedzielę. Tak, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Tak, jak mamy okazję trochę, prawda... Zaplusować. Trochę prywaty, trochę zaplusować. Dokładnie. No i oczywiście naszego redaktora, szanowna małżonka, też, która tutaj pomaga. Tak, tak. W realizacji rocznika. To już to, że się mi przypomnieli panowie. Dobra, ale wróćmy do spotkania KAS-u z Orłem Piątkowisko. Tak. Panowie, ja uważam, że też tak samo jak trener mówił z Konstantynowa, że nie ma co przywiązywać wagi do wyniku, ale cieszy nas to, że drużyna z Konstantynowa zwyciężyła z wyżej notowaną drużynę, przynajmniej teoretycznie. Pokazali się z bardzo dobrej strony. No oczywiście, Piotrze, ale też tam no, troszeczkę udało się porozmawiać z Orłem Piątkowisko, tak? Odnośnie wzmocnień, też znanych nazwisk może. Teraz tutaj jeszcze może a propos, no tak jak chodzi o znane nazwiska, jest tam Robert Sieran, to znany przede wszystkim pewnie kibicom UKS-u, który grał w najwyższych klasach rozgrywkowych, popularny sierżant, naprawdę bardzo solidny zawodnik swojego czasu, taki defensywny pomocnik. Wiemy, że on jest skontuzjowany i w tym meczu nie wystąpił. I nie wiadomo, jak to będzie z jego występami na wiosnę. Jest niewielka szansa, aczkolwiek to jest dość poważna i tutaj no szkoda, tak? Bo to nie jest to już młody zawodnik, więc reguluje się dużo wolniej. Nie tak? Jest, ale podobno bardzo dużo się wnosi do drużyny. Tutaj trener o tym mówił, że gdyby na boisku zupełnie tak inaczej wyglądało. Orzeł Piątkowisko, drużyna solidna, naprawdę, jak na klasę 9 miejsce po rundzie jesiennej. I tutaj, mimo że KAS Konstantynów jest drużyną czołową z B-klasy, no jednak bardzo było wyraźnie widać na boisku. No tą jakość po stronie Konstantynowa zdecydowanie wyższą w tym meczu, tak? No widać, że Konstantynów się chyba szykuje po prostu do tej wiosny i biorą sobie naprawdę za priorytet awans do A-klasy. Wygląda jakby szykowali się na coś jeszcze więcej, wyżej. Naprawdę, tak. Naprawdę są na takim poziomie, aczkolwiek też należy dodać, KAS Konstantynów to był już ich trzeci sparing na dużym boisku podczas tego okresu przygotowawczego. Trzeci mecz. Trzecie zwycięstwo. Tak? Drugie zwycięstwo. Remis z Pogonią Rogów, też z klasy wyższej. Natomiast Orzeł Piątkowisko z tego co wiem pierwszy mecz dobra na dużym boisku. Tutaj też może dlatego. Też frekwencja też nie dopisała. Trener o tym mówił. Jasne. Więc no cóż. No, panowie na uwagę, co zasługuje? 4 gole pod zastęp Masiaka tutaj, tak? Niezawodny człowiek w tej drużynie. Jak Adomat, jak Masiaka. Ja bym też go zaprogramował. Chyba trener światłowski. Chyba były nawet idzie na króla strzelców B-klasy chyba. Były nawet słuchy właśnie wśród kibiców, a raczej zawodników drużyny, żeby go zdjąć, bo już nie strzelał. Właśnie. Widocznie brakowało mu dosyć tej piłki nożnej, tych meczów. No, zobaczymy na wiosnę faktycznie w meczach ligowych, czy też właśnie będzie taką jakość przedstawiał na boisku. No właśnie, bardzo jestem ciekaw tego. No i panowie, to tyle, jeżeli chodzi o spotkania, na których byliśmy i których mogliśmy coś więcej wam powiedzieć. Natomiast, no, zostało jeszcze 16 spotkań, do których mamy informacje, tak? Niektórych mamy, niektórych nie mamy. No. Dokładnie, no. Wyniki to, znamy. Wyniki znamy. Na pewno je właśnie za chwilę przedstawimy. No... Myślę, że z weekendu na weekend będzie nam coraz ciężej wybierać te mecze, na których się pojawimy. Będzie ich coraz więcej. Będzie ich coraz więcej, no bo gdzieś około 90 drużyn jest w sumie tych wszystkich grupach i klasach rozgrywkowych, które podjęliśmy się w tej rundzie. Najłatwiej nam będzie na pewno i największe szanse mają te drużyny, które występują na łódzkim HKS-ie. Tak, bo tam te mecze się odbywają jeden po drugim. Tak. Ale no też to jest urok może tego miesiąca lutego, bo no tu faktycznie w okręgu łódzkim, tak, z tego co wiemy, no, do dyspozycji jest tak naprawdę boisko na HKS-ie, boisko w Aleksandrowie,
i chyba jeszcze jedno boisko, nie wiem, w Zgierzu. Ogólnie trzy boiska dla tylu drużyn w takim okresie, gdzie no, naturalne murawy nie nadają się. Dla nas to dobrze, prawda? Dla nas to dobrze, tak. Mniej, łatwiejszy sposób wybierania tych spotkań. Pogoda sprzyja, prawda? Rozgrywania na lecie. Nie ma śniegu, zbyt wielkich problemów z trzymaniem. Tak, nie to, co to zawsze jest najważniejsze, bo mróz mrozem, ale wiadomo, że jakby było minus 15, to by nie rozgrywał nic spotkania, ale jeżeli nie ma śniegu, to łatwiej jednak jest mimo wszystko. Szczególnie na sztucznej murawie. No tak, tak. I tutaj no, bez śniegu też te mecze. Myślę, że jeszcze parę spotkań zaliczymy na boiskach tutaj okolicznych. Zobaczymy, jak się przeniesiemy na te naturalne boiska. No właśnie, ale jest szansa na to, że jeżeli mróz mrozem, tak, ale jeżeli nie będzie śniegu, to te boiska szybciej dojdą do siebie, tak? I będzie można szybciej na nie wrócić tak naprawdę, więc to jest jakiś tam plus. No tak? Gdzieś tam drużyny planują w marcu powrót na ten. Tylko jak chodzi o samą trawę naturalną, no jednak lepiej jak leży na nie śnieg, prawda? A tutaj mróz troszeczkę potrafi trawę wymrozić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało się na wiosnę, może być niestety. Mogą być ciekawe boiska, będą ciekawe akcje spowodowane jakimiś zniszczeniami przez naszą polską zimę. Był Orkan Grzegorz, teraz będzie Dziadek Mróz. Tak. Żeś to ładnie spuentował. Nie strasz. Bardzo fajnie. No to co panowie, no, przejdźmy może teraz do tej listy spotkań, które jeszcze miały miejsce w ten weekend. No, takim spotkaniem było Stal Niewiadów kontra KKS Koluszki. No tutaj wynik spotkania 3-1. Bez niespodzianki. Bez niespodzianki. Tej klasy rozgrywkowej. Ale wynik 3-1. Nie najgorszy. Nie najgorszy. Znaczy, Koluszki jak na drużyna, tak. Przerwy ręki. Ciekawe, czy HDA obronił. W sparingu, kto wie, może testowany. Myślę, że chyba jeszcze nie, ale jak bronił, to prosimy o informację. Będziemy na pewno wdzięczni za te wszystkie podesłane do nas informacje. Kolejnym spotkaniem Boruta Zgierz, Zawisza Żgów. Wygrana Boruty. Trochę mnie to zasmuciło. Troszeczkę tak, wiem, jesteś kibicem tutaj Zawiszy. No tak, ale pamiętajmy, co? Że jedna klasa rozgrywkowa. Tak, pamiętajmy, że to jednak są sparingi, więc często sprawdza się nowe ustawienia, nowych zawodników, więc tutaj wyniki nie mogą. Też można to po prostu powiedzieć, że Zawisza Żgów gra z naprawdę mocnymi rywalami. Te sparingi to jest kolejny sparing z czwartoligowcem. No w sumie zajmują drugie miejsce w swojej lidze okręgowej, tak? Więc tak. Muszą grać z mocnymi drużynami, żeby... Jak powiedziałeś... Zawisza to jest troszeczkę, można powiedzieć, taka plama na honorze, że Zawisza jest wykrywnicą. Oni muszą najszybciej wrócić do czwartej ligi i robią wszystko, żeby to się udało i dlatego grają ze swoimi starymi, dawnymi znajomymi z czwartej ligi. Te sparingi. No i też, ale też tutaj kolejne spotkanie właśnie Zawisza Żgów z Polonią Piotrków. No i to mnie jeszcze bardziej smuci. Bo tutaj wynik 7-1. No właśnie. Pytanie, co się stało? Nie wiem, w jakim składzie tutaj Zawisza przystąpił do tego meczu. Ale też pytanie no tak, było... Ale pamiętajmy, że właśnie Polonia Piotrków jest z okręgu Piotrkowskiego, czyli właśnie. Teoretycznie słabszego, tak? Niż Łódzki. No, aczkolwiek tam i pytanie... Też grają fajnie do żyny. Nie, no wiadomo, w tej grupie akurat właśnie w okręgu. Przynajmniej uznawany za słabszy, ale, ale być może wcale już tak nie jest. Tak? Możliwe, że mecze odbyły się w niedługim odstępie czasu od siebie i po prostu... Jak dwie różne drużyny zagrały. Mogły dwie różne drużyny zagrać. No ale zobaczymy, no nie przykładamy na razie do wyników zbyt wielkiej uwagi. Nie, absolutnie. Zawisza dobrą pozycję zajmuje do swojej lidze, więc czekamy aż liga zacznie. Kolejnym spotkaniem było spotkanie UKS SMS kontra Włókniarz Moszczenica. No tutaj remis 1-1. No i też, tyle. Też starcie łódzkiej i piotrkowskiej okręgówki, tak? Kolejny remis. No to właśnie ciekawe, takie są mecze, że mogą rywalizować drużyny z różnych okręgów, tak naprawdę. Tak. Ja bym chciał wpleść tylko dwa słowa na temat Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Łodzi. Tak w międzyczasie, trochę abstrahując od wyników meczu, mianowicie czterech zawodników, właściwie dwóch zawodników i dwie zawodniczki zostali powołani do reprezentacji Polski, więc... dwóch zawodników do lat 15 i dwie zawodniczki do reprezentacji kobiet. Cieszymy się, że Łodzianie... Cieszymy się, że... Tak. I gratulujemy SMS-owi wychowanków. Tak? Niewiele jest Łodzian w kadrach naszych w piłce nożnej. Dokładnie jest, cieszymy tak. się każdy. A jest, a warto o tym powiedzieć, że właśnie z SMS-a dostali zawodnicy i zawodniczki powołania. Miejmy nadzieję, że to się przełoży gdzieś tam w przyszłości na jakieś powołania do kadry seniorskiej. Bardzo możliwe. Kibicujemy. No i panowie, kolejne spotkanie. KS2 Kasznice kontra Kolejarz Łódź. No tutaj wygrana zdecydowana 7-2 dla Kolejarza. No tak, ale różnica klas, tak? Tak, aczkolwiek Kasznice to lider śląskiej B klasy, więc oni też tam mają ambicje awansu do A klasy. Ale mimo wszystko jednak tak, różnica między A klasą B klasą potrafi być właśnie znaczna.
dodatku Garśnica jest wzmocniona też podobno paroma piłkarzami, którzy na co dzień występują w lidze okręgowej, także tutaj też no. No tak, ale właśnie jakby to jest w pewnym sensie potwierdzenie i jednocześnie zaprzeczenie tego wcześniejszego wyniku, czyli B klasa sieradzka, tak, czyli okręg teoretycznie słabszy od Łodzi. Dwa różne okręgi. I tutaj okazuje się to prawdą, że tak faktycznie w tym meczu było, natomiast we wcześniejszych spotkaniach, o którym mówiliśmy, okręgówka piotrkowska dużo lepsza od Łodzi, tak? Więc... No tak, no ale powiedzmy, że kiedyś może będzie szansa sprawdzić, naprawdę wyłonić może jakichś liderów i zorganizować mistrzów województwa tak. Dla tych niższych właśnie lig. Panowie, przy okazji, jak jesteśmy przy okazji kolejarza Łódź, za tydzień bardzo ciekawe spotkanie sparingowe, kolejarz Łódź kontra MKS 2000 Tuszyn, naprawdę fajnie się zapowiada, zobaczymy jak tam Tuszyn się tym razem zapowiada. Dwie równorzędne drużyny można tak, powiedzieć. Tak, zacznie podobny poziom. Za tydzień, czyli którego dokładnie? 17 lutego jest planowane. Dobrze. No to kolejne spotkanie. LKS Rosanów i Start Brzeziny. Tutaj wynik 1-2, wygrana Startu Brzezin. No, no i tak, niespodzianka mała, tak, można powiedzieć, bo drużyna Startu Brzeziny gra w A-klasie, a jak wiemy, drużyna z Rosanowa jest czwarta w swojej tak, lidze okręgowej. Aczkolwiek Start ma bardzo mocną paczkę, z tego co wiem, jest liderem w A-klasie, ale jednak Rosanów czwarte miejsce w okręgówce, prawda? Więc tutaj, no. Rosanów bardzo dobrze zagrał tą pierwszą rundę, naprawdę solidnie, więc tym bardziej, ale kto wie, czy nie testują jakichś nowych zawodników. No są to sparingi, panowie, więc nie ma co przekładać za bardzo sobie. Z tego, panowie, co wiem, to Start objął prowadzenie zaraz po wznowieniu drugiej połowy, nie oddał do końca, bardzo może się bronią stoi. No, bardzo ciekawe myślenie. Będziemy się przyglądać temu zespołowi na pewno. Myślę, że wszystkim zespołom, bo musimy też nie was poznać tak naprawdę. No ale tutaj powiedzmy może nie klasyk, ale spotkanie z najbardziej zaznajomionych drużyn, czyli Powstanie z Dobra i Jelkę z Modna. No i tutaj wynik 4-3. Bardzo, myślę, że walka była dość mocna. Ale no, pokazuje tylko, że chyba Modna trochę poprawiła się w swoich rozgrywkach. Tak mi się wydaje. Ciężko to powiedzieć. To jest drugi mecz Powstańca Dobra, drugi sparing pod wodzą nowego trenera, drugi z wynikiem 4-3. Tym razem udało się wygrać 4-3. Tak. Tydzień temu przegrali 3-4. Ciekawe może jest to, że obie drużyny grają w łódzkiej B-klasie, co prawda w różnych grupach. No, obie zajmują 9 miejsca. Także taki czyli bardzo równy poziom prezentują. No i na wojsku też było podobnie, tak? Aczkolwiek Modna zaliczyła zwyżkę formy na koniec rundy, tak? Trzeba powiedzieć. Natomiast Powstaniec miał kłopoty przez całą rundę z wygrywaniem swoich spotkań, mówmy się, bo oczekiwaliśmy trochę więcej. Czyli krótko mówiąc, no też jeżeli można jeszcze podsumować, to Powstaniec Dobra no, zawsze miał problem w końcówkach i nie potrafił często przechylić tej szali zwycięstwa. Tutaj no, widać jakiś progres, tak? Że jednak nie odpuszczają po tej powiedzmy pierwszej połowie, że jednak zaczęli w tej drugiej połowie grać. Być może to właśnie ręka nowego trenera. Tak? Jest tylko szkoda, bo na ten mecz się właśnie wybieraliśmy, ale to był mały psikus, zmiana miejsca rozgrywania spotkania. Tak, no i troszeczkę późno się dowiedzieliśmy. A byliśmy już na miejscu. Już witaliśmy się z Gdańską. Tak, już się witaliśmy z Gdańską. Ale trudno, jeszcze pewnie wpadniemy na jakiś mecz Modny czy Powstańca. Pojawimy się na pewno. Natomiast kolejne spotkanie Sokół 2 Aleksandrów kontra Wiktoria Rąbin. No tutaj wynik 6-4. Dużo bramek. Można, ja tylko mogę wnioskować z tego wyniku, że defensywa nie funkcjonuje w obu drużynach. Tak. W takiej ilości bramek. Tak, ale ciekawe spotkanie jest dla kibiców, mimo tego, że to tylko tak, mecz sparingowy. Tak. Mecz rozegrany oczywiście w Aleksandrowie, na dobrym boisku. To jest tak, Sokół Aleksandrów gra w lidze okręgowej, więc na 6 miejscu. Bardzo taka solidna drużyna. Dla nich strata 4 goli z rywalem, można powiedzieć, który dziś występuje po sąsiedzku, bo Rąbin jest tam takim derbowym rywalem. Rąbin zajmuje również 6 miejsce, ale w A-klasie. 4 gole stracili z nim sporo. Co więcej, do 70 minuty Sokół Aleksandrów przegrywał 3-4. Sokół z Aleksandrów mieli słabszą trochę końcówkę sezonu i stąd też może oni pewnie oczekiwali troszeczkę wyższego miejsca w swojej lidze, ale trzeba powiedzieć, że zawsze walczyli i jakieś tam bramki zdobywali, więc no, widać, że muszą na defensywą pracować mocno. No tu, panowie, jest taka ciekawostka. W Sokole nie zagrał tym razem Michał Michałek, o którym mówiliśmy tak dużo w zeszłym tygodniu.
No i tutaj, tak, rubelki ćwierkają, że być może pojawi się w drużynie w czwartoligowcu z Kutna. Także byłby to no, awans dla niego. Zobaczymy, może nasza redakcja będzie pierwsza, która o tym poinformuje. Miejmy nadzieję, że... Awans dla niego, aczkolwiek ciężko powiedzieć w jego przypadku, że jest to awans, tak? Więc piłkarz to wygrał gdzieś tam wyżej. No liczymy na to, że będziemy takie informacje Wam przekazywać i informować o właśnie takich ciekawostkach. No ale przejdźmy dalej, tak. Bo o tych meczów jeszcze trochę zostało. Idziemy dalej, panowie. Czyli MGLKS Terny Uniejów. Zjednoczeni. Rychwał. Tak. No też walka drużyn, znaczy drużyny z okręgu łódzkiego, no i spoza po prostu tutaj okręgu. To jest, jak dobrze Kowal kojarzy? To jest, tak, Terny Uniejów, wiadomo, nasza liga okręgowa, natomiast Zjednoczeni Rychwał to jest drużyna, która zajmuje po rundzie 7-7 miejsce w okręgówce konińskiej. Konińskiej, właśnie. Tam pewnie z racji, to nie jest pewnie daleko, prawda? Tak, myślę, że tutaj odległości mogą grać tak, rolę, bo... Pewnie bliżej mają nawet... Już mieliśmy takie wyjazdy... dosyć dalekie, więc myślę, że tym drużynom, gdzie są bliżej granic naszego województwa, jest bliżej do ja myślę, że dobra, często sąsiedni. A propos meczu, tak, dobra wiadomość dla drużyny z Uniejowa, ponieważ no, nie poszła im za dobrze ta pierwsza runda, oni gdzieś tam w ogonie tabeli są, a na pewno chcieliby być wyżej, wcale nie mają bezpiecznego miejsca. Więc myślę, że oni będą bardziej walczyć o to, żeby gdzieś tam odskoczyć i dobry prognostyk, tak? A dlatego tutaj też, co ważne, w tym spotkaniu wystąpiło 6 nowych zawodników w składzie z Mijowa. Bardzo dobrze się widocznie pokazało. 2 gole zdobyli właśnie testowani piłkarze w tym meczu. Zwyciężyły się termin 5-1. 5-1. No i pytanie moje tylko jedno. Czy ktoś trafił wynik? Bo jak wiemy, Terny Uniejów na swoim profilu bawią się w typena. Tak, do samego końca można było typować z tego, co widziałem. Dokładnie. Dość ciekawa inicjatywa. Ja bym nie trafił raczej. Tak, też myślę, że nie byłbym w stanie przewidzieć takiego wyniku. No więc też fajne inicjatywy. Będziemy na pewno takie rzeczy doceniać. To znaczy, że drużyna gdzieś tam się chce promować, pokazywać, że z kibicami ma kontakt, tak? Przede wszystkim z fanami. Cenimy takie rzeczy właśnie tutaj w redakcji. Kolejnym spotkaniem, można powiedzieć bez historii, Włókniarz Konstantynów kontra Milan Scuola Calcio, czyli Milan Łódź. Kup Polonia. Dokładnie. Nazw mieli tyle. No ale tutaj wynik 15-0. No tak. Nie wiem, czy możemy coś powiedzieć o tym meczu. Nie możemy tylko powiedzieć, że różnica dwóch klas rozgrywkowa. Tak, musiała być bardzo widoczna tutaj. Pytanie, czy ponieważ wiemy, że Milan nie gra dobrze na sztucznej murawie, czy grali na sztucznej? A myślę, że tak. Jeżeli we Włókniarzu grali, czy tak, to grali na sztucznej murawie? Tak, więc, tak. A oni wiemy, że sobie troszeczkę nie radzą na tym. Tutaj tylko na Facebooku, czyli na fanpage'u Włókniarza, pojawiła się informacja o tym, jedno sobie zdaniowa, że rywale przystąpili do meczu z marszu. Nie wiemy, czy to było tak, że się zorganizowali na prędce, jak żeby rozegrać mecz, nie wiem w jakim składzie. Natomiast nie było takiej informacji. Czy nie, no, ale na pewno dobra lekcja. Tak? Ale ważna informacja, zapraszamy widzów na ciekawy mecz. O tak. Tak, 4 marca w Warszawie, jeszcze może nie tak, wiemy miejsca. Gdybyście chcieli kiedyś wybrać się na derby Mediolanu, nie musicie jechać do Włoch. Inter kontra Milan, no to macie niepowtarzalną okazję, nie musicie lecieć. Nawet bym powiedział derby nawet miast, bo Łódź Warszawa. Tak naprawdę tutaj derby będą podwójne, bo Milan Łódź kontra Inter Warszawa. Nie udało mi się nigdy właśnie, byłem na meczu Milanu, ale nigdy na derbach. A teraz no, masz szansę. Także zapraszamy. No, myślę, zobaczymy. No, liczymy na ciekawe spotkanie. Już tam tweetują panowie. Inter Warszawa to ta sama klasa rozgrywkowa? Czy... Nie, jeszcze nie zdążyliśmy się przypatrzyć tej informacji, bo teraz przed nami te informacje niedawno się... Czy będzie to takie właśnie typowe derby o zbliżonym poziomie, gdzie kości będą trzeszczeć, czy to będzie... Myślę, że mogą być bardziej zbliżonym poziomem niż ostatni derby Mediolanu. Milan nie może powalczyć za mocno, no ale... Zobaczymy, natomiast wiemy, że zainteresowanie tutaj jest nie tylko naszej redakcji, ale też innych, czy grand hopperów, czy tak, koneserów piłki nożnej. Bardzo ciekawa sprawa. Panowie, jeszcze do Konstantynowa, wracając, 4 gole Dominika Wojtasa i co ważne, 3 gole zawodnika testowanego. Na pewno tutaj ciekawe. Nie znamy tak, personaliów piłkarza, aczkolwiek trener Herski bardzo zadowolony z tego sparingu. No bo Włókniarz też nie za dobrze. Muszą walczyć, muszą wzmacniać się mocno. Także dobrze dla nich. Tak jest. I kolejnym spotkaniem Struga Dobieszków kontra AMI Nowosolna. AMI Nowosolna Łódź, bo to jest Łódź. Tak.
Więc tutaj wynik 0-5 dla drużyny z Nowosolnej. Pierwszy sparing z Strugi, tak? Z tego co myślę. Pierwszy sparing z Strugi. Amik Nowosolna to jest A-klasa. A-klasa, tak, czwarte miejsce. A-klasa kontra A-klasa. Więc myślę, że no, po przerwie nie ma co komentować wyniku. Struga bez gola. No, zawodzi nas troszeczkę, no, ale może się poprawia. Ale pamiętajcie panowie, pierwszy sparing, okres przygotowawczy, początek treningu. Jeszcze mają czas. Jeszcze mają czas. No i kolejny sparing tutaj Wiktorii Łódź kontra Czarni Smardzew. No tutaj wynik 1-4 dla Czarnych Smardzew. No co, no okres przygotowawczy. Nowa klasa górą. Nowa klasa górą. No ale tutaj faktycznie no, są sprawdzane ustawienia, zawodnicy, więc no, nie mamy co tutaj więcej powiedzieć. Nie broniłeś Marcinie w tym meczu czasem? Nie, niestety nie. A raczej stety, jak wiadomo w redakcji, pani naczelnik miała urodziny. Tak, tak? Jest. Są dobrze. Rzeczy ważne i ważniejsze. Jak to byłoby może wiesz, po urodzinach trochę więcej. Cztery. Możliwe. Albo mniej. Albo mniej. Zobaczymy. To zależy jaki byłby wynik wydychany. No tak, na dopingu jakby zajął. Oj. A wiemy, że nie ma futbolu bez alkoholu. Ale my nie promujemy. Nie promujemy. Kolejnym spotkaniem tutaj było spotkanie między drużyną KP Myszewy, dobrze nam znaną, oraz Kotanem Ozorków. Tak. Tutaj w relacjach na KP Myszewy dziękowali tylko za niepublikowanie tak wysokiego wyniku. Krótko mówiąc, KP Myszewy przegrały 9-0 z Kotanem Ozorków. No tak, oni po raz kolejny zbierają naukę, tak? Tutaj od drużyny. Ale tutaj nowy trener, też pytanie jak z zawodnikami, bo był problem z frekwencją. Tak. No zobaczymy. No, są to dopiero pierwsze mecze, pierwsze sparingi dla tych drużyn. Pamiętajcie, że drużyna KP Myszewy to jest drużyna, która powiedzmy radzi sobie może troszeczkę poniżej oczekiwań w B-klasie, a zagrała z silnym rywalem za klasy, tak? Więc też... też no, oni tak najgorzej może nie prezentowali się, oni mieli pecha. Mierzą siły na zamiary właśnie, bo tak naprawdę to oni tak nie oczekiwali tam cudów. No nie, raczej nie. Nie sądzili, że... Ale tak odegrali z solidną, bardzo drużyną klasową. Dokładnie. Efekt jest na boisku. No i kolejne spotkanie, Metalowiec Łódź, też na duża drużyna kontra Jutrzenka Bychlew. 2-4. Wynik? No nie najgorszy. Nie najgorszy. Bo Metalowca jakaś walka była na boisku, tak? Za klasowcem. Za klasowcem, Metalowiec, no młodzi. Jurli. Jurli bym powiedział bardziej. A to tego nie wiemy akurat. No byliśmy na meczach dosyć nerwowi, powiedzmy, no, w swoich realizacjach. Tak, i faktycznie bardzo mocno często napierają na przeciwnika, próbując zdobyć właśnie. Dobrze, bo nie mają kompleksów względem właśnie mocniejszych drużyn, to pokazali, no, że byli po z WNS-em na przykład, prawda? O, zdecydowanie tak. Tutaj też to pewnie było widać. Przełamali po prostu się po kilku pierwszych meczach, stwierdzili, że no, ta B-klasa nie jest tak straszna jak ją opisują. Tak. No i zaczęli grać po prostu. Widać po tym meczu, że nie stracili nic ze swoich jakby umiejętności, ze swojego nastawienia do gry właśnie przede wszystkim z silniejszymi rywalami. Także czeka nas ciekawa. Można być spokojnie na ich dyspozycji. No i kolejne spotkanie też dla nas dość ciekawe, bo śledzimy losy tej drużyny na R2 pod Dębice kontra LZS Czajków. Tutaj wygrana Nerudwa pod Dębice. No powiedzmy właśnie trochę o Czajkowie, co to za drużyna. To jest przedstawiciel A-klasy kaliskiej tym razem. Czy tutaj też występująca o poziom wyżej, całkiem solidna drużyna z A-klasy kaliskiej. Natomiast Nerudwa pod Dębice, no dalej w gazie. W gazie. No nie mają bardzo ciężkie sparingi, bo oni sobie założyli dość wysoko tę poprzeczkę. W rozmowie bodajże z trenerem jeszcze w zeszłym roku. No oni naprawdę grać będą i z okręgówką, i za klasą. Raczej z B-klasą i się tutaj... Tak, nie dość, że Nerudwa pod Dębice w bardzo dobrej formie, to i trener Nerudwa pod Dębice Dawid Przezak w wybornej formie, co sparing w pierwszej drużynie strzela bramki, no naprawdę jak na zawołanie. Tak. No czyli nie tylko... Udziela się jego podopiecznym też. Myślę, że tak, że swoją dobrą grą też pokazuje, że można naprawdę fajnie grać i przekazuje też tę wiedzę. Widzę, że jest trener liczy na pierwszy skład. W rundzie wysennej. No zobaczymy, zobaczymy. Pierwszej drużynie. No. Pierwszej drużynie. Może się kiedyś wybierzemy na czwartą ligę. Zobaczymy. No i ostatnie spotkanie, które udało nam się, o którym po prostu mamy informację, to było LKS Dąbrówka i Błynki i Ciosny. Tutaj wynik 4-3 dla Dąbrówki. O, tak. Błynki i Ciosny oczywiście gwarant szalonego meczu. Tak. No ale 4-3, 7 bramek w jednym meczu, nawet jak sparingowym, to też...
Krótko mówiąc, o takich meczach mówię zawsze, dobra gra ofensywna, ale z defensywą już trochę gorzej. Znaczy tak, trzeba powiedzieć, że Dąbrówka się wyjątkowo dobrze prezentuje w tym okresie przygotowawczym, bo w poprzedniej rundzie, w poprzedni weekend przegrali zaledwie 3-2, czyli jedną bramką z drużyną z klasy wyżej. Piotrze, czyli co, wzięli sobie te słowa twoje do serca przy podsumowaniu, że muszą przepracować ten okres przygotowawczy mocno? Na razie wygląda to dobrze. Oby się okazało, że faktycznie tam doszło do jakichś bardzo dobrych zmian i że zawodnicy sobie wzięli do serca to, że nie stoją na straconej pozycji w walce o wyższe miejsce w lidze i wszystko na razie wskazuje na to, że dobrze pracują. Cieszy nas to, bo oznacza, że mogą też, jeżeli tylko jeszcze właśnie przepracują liga będzie ciekawsza. Zimę, to naprawdę ta liga się może zrobić bardzo ciekawa. No tu mecz był... Mogą urwać punkty nawet. Mecz był gol za gol z tego, co tam się udało ustalić. Czyli to, co Marcin powiedział na początku. Ofensywa okej, defensywa mniej. Dokładnie, i czyli szalony mecz w wykonaniu Beki tych ciosnych też. Oni też potrafią po prostu strzelać bramkę za bramką. Więc no nic nowego dla nas. Chcesz zobaczyć bramki, no to jedź na mecz Wembley. No i panowie, no tyle o meczach, o których się dowiedzieliśmy, o których wyszukaliśmy informacje, czy na fanpage'ach, czy na stronach klubowych. Działo się, było ciekawie. Powiem szczerze, że coraz więcej. Myślę, że ten nasz program będzie coraz dłuższy. Jak dojdziemy marca, to tam już może być naprawdę ciekawie. Ale to nic, to tylko po prostu przygotuje nas, żeby przedstawić wam wszystkim B-klasę, A-klasę, okręgówkę, a w przyszłości w jednym odcinku. Może i coś więcej. No tak, jest też okazja do tego, żeby was troszeczkę poznać bliżej, tak? Niektóre drużyny. Tak. A my ukrywamy, że te B-klasowe znamy zdecydowanie lepiej i może troszeczkę o nich więcej mówimy, no bo to tak jest naturalne. To jest sparingi, dają nam też to możliwość, że możemy was poznać, a wy nas przede wszystkim, nawiązać jakiś kontakt. No i zobaczyć, że w sumie jesteśmy normalni. Tak, staramy się mówić o was zawsze dobrze. Kontakt, informacje od was spływają, jest ich coraz więcej. Bardzo dziękujemy. No oczywiście czekamy na więcej. Czekamy na więcej i myślę, że no, będziemy mogli mówić dużo ciekawiej o tych meczach. No i czekamy też na zaproszenia na jakieś ciekawe... Może jakieś benefisy. Benefisy, pikniki. Może się coś kroi, prawda? Dokładnie. No panowie, no... Masz coś ciekawego. Tak, na zakończenie. Może na zakończenie właśnie, Piotrze, przygotowałeś troszeczkę ciekawostek. To znaczy, chciałem powiedzieć o dwóch takich dosyć ciekawych wydarzeniach, mianowicie Daniel Latek, czyli bramkarz drużyny Sport Perfect, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Okazało się, że Lech Poznań po testach wyraził zainteresowanie. No i kluby się dogadały i wszystko wskazuje na to, że zawodnik przejdzie do Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań. Więc 17-latek ze Sportu Perfect, naprawdę ciekawy transfer. Nie warto zapamiętać o nazwisku. Na pewno. Musimy nasłuchiwać, nasłuchiwać informacji. Do Akademii Lecha Poznań to na pewno bardzo wartościowy zawodnik i pokazał się na testach z dobrej strony, więc życzymy powodzenia. Daniel, trzymamy kciuki. Natomiast druga taka informacja ciekawa, to jest w ostatni weekend też był rozegrany futsalowy Puchar Polski. Wiemy, że eksportowa nasza drużyna, czyli Malwę Łódź, niestety odpadła z drużyną z Torunia, przegrali 1-7, ale drużyna San Łódź awansowała do ćwierćfinału, więc gratulujemy serdecznie. Co więcej, z ciekawostek, jest to drużyna, która gra na poziomie drugiej ligi, a w 1-16 pokonała wicemistrzów Polski ze Zduńskiej Woli, więc jest to ogromna niespodzianka i wszyscy mówią o czarnym koniu Pucharu Polski. Czyli są już teraz w ósemce, tak? Tak, dokładnie. To jest już ćwierćfinał. No to tym bardziej trzymamy kciuki, żeby udało się powalczyć dalej. Ale już się zdarzały takie przypadki nawet w Pucharze Polski. Mam nadzieję, że pójdą za czasem, prawda? Jesteśmy tutaj bardzo... Gratulujemy chłopakom i cieszymy się, że futsal mocno stoi łódzki. Bo jeżeli nie eksportowa drużyna, to zawsze wyskoczy jakaś niespodzianka i gratulujemy serdecznie. No i mamy jeszcze taką miłą, a raczej niemiłą informację. No dowiedzieliśmy się z fanpage'a Górnika Łęczyca, no że trwają rozmowy, krótko mówiąc, na szczeblu prezesowskim, na szczeblu po prostu zarządu tego klubu o nieprzystąpieniu drużyny seniorskiej do rundy wiosennej. Bardzo nieprzyjemna. Tak, przypomnijmy, że czwarta drużyna. Czołowa drużyna Ligi Okręgowej. Z tego co wiemy, w sobotę
17 ma się lutego. Odbyć spotkanie, tak? Ma być zapaść decyzja w tej sprawie, więc no, oczekujemy też z niecierpliwością, no bo byłaby to, znaczy, można powiedzieć, sensacja. Znaczy, chyba jest na rzecz, że gazę zręczy z przyszukujemy głupów, tak? To jest jak Dawid Serafiński, tak? Tak, bo dostali wolną rękę. Właśnie, tak, bardzo dobry strzelec. No zobaczymy, panowie, no nas takie informacje docierają, my będziemy o takich rzeczach mówić, tak? No mieliśmy przykład akurat Polonii Andrzejów w zeszłym sezonie, tak, że po prostu zrezygnowała w połowie sezonu. Smuci nas to bardzo, trzeba powiedzieć, bo nie chcemy takich sytuacji, a właściwie chcielibyśmy, żeby było ich jak najmniej i mamy nadzieję, że na tym spotkaniu zostanie zrobione wszystko, co można, żeby zatrzymać drużynę i żeby drużyna dalej kontynuowała swoje rozgrywki. Jest bardzo szkoda, Olęczycy, tym bardziej, że to zawsze drużyna klub z kibicami. U nas, w naszym regionie łódzkim, tak, nie ma aż tych klubów tak dużo, dokładnie, jak w niektórych innych regionach Polski, gdzie są ci kibice. No wiadomo, że są tutaj u nas najsilniejsze drużyny w Łodzi, im się głównie kibicuje, natomiast Górnik Olęczycy to była taka drużyna niezależna. Kibice ich też byli w miarę niezależni, zawiesili działalność też niestety niedawno. Bardzo szkoda, bo potrafili w dużych ilościach wspierać swoją drużynę i na pewno też im leży była to dobro. Wartość dodana całej ligi okręgowej. Tak, dzięki za kibice w drużynie. Dodawali dużo kolorytu. Panowie, no zobaczymy, jak to się rozwiąże w sobotę 17 lutego. Miejmy nadzieję, że się uda po prostu przystąpić tej drużynie do... Wcale nie jest tak łatwo odbudowywać się od podstaw nieraz, więc warto uratować to, co jest. Dokładnie. No, zobaczymy. Na pewno o tej informacji w następnym odcinku powiemy, tak, co się wydarzyło. No i co? Dziękujemy wszystkim państwu. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, do zobaczenia.